W poprzednim nagraniu mówiłam o zmianie energii potencjalnej cząsteczki wodoru. Energia ta zmienia się wraz ze zmianą odległości jąder atomowych od siebie. Najmniejszą wartość przyjmuje w momencie, gdy osiągniemy odległość równą długości wiązania chemicznego. Natomiast, gdy rozseparujemy całkowicie od siebie jądra danej cząsteczki, to energia jest równa niemal zero. Różnica pomiędzy tymi dwiema wartościami to wartość energii wiązania chemicznego. Jest to energia niezbędna do dostarczenia po to, aby rozerwać wiązania chemiczne w danej cząsteczce. W tym nagraniu chciałabym zwrócić Twoją uwagę na zmianę energii potencjalnych dla trzech różnych homoatomowych cząsteczek. Tutaj mamy przedstawione poglądowe wykresy zmiany energii potencjalnej w zależności od odległości atomów w cząsteczce wodoru, tlenu i azotu. Zastanów się, który z wykresów można przypisać dla poszczególnych cząsteczek. Spójrzmy na minimum wszystkich tych wykresów. Najniższy punkt ma miejsce wtedy, gdy odległość pomiędzy jądrami atomów budujących daną cząsteczkę chemiczną jest równa długości wiązania chemicznego. Długość wiązania chemicznego zależy poniekąd od wielkości chmury elektronowej atomów tworzących daną cząsteczkę. Im mniejszy promień ma dany atom, tym prawdopodobnie będzie coraz mniejsza długość wiązania chemicznego w cząsteczce, którą budują dwa takie atomy. Z drugiej strony na długość wiązania chemicznego wpływa również krotność wiązania. Długość wiązania chemicznego zależy od tego, czy mamy do czynienia z wiązaniem pojedynczym, podwójnym czy potrójnym. W cząsteczce wodoru występuje wiązanie pojedyncze. W cząsteczce tlenu mamy do czynienia z wiązaniem podwójnym. A w cząsteczce azotu atomy łączą się za pomocą wiązania potrójnego. Na tym wykresie występuje największa różnica pomiędzy minimum a punktem zerowym. Więc tylko na tej podstawie wnioskując, można uznać, że ten wykres to wykres zmiany energii potencjalnej dla cząsteczki azotu w zależności od odległości pomiędzy jądrami atomów azotu. Kolejna najwyższa co do wartości energia wiązania, o ile się dokładnie przyjrzeć, przedstawiona jest tutaj. Wykres ten rezerwuje dla cząsteczki tlenu. Podsumowując, to byłaby krzywa cząsteczki wodoru, to azotu, a to tlenu. Teraz spróbujmy przeanalizować tę krzywę pod kątem długości promieni atomowych. Zobaczmy, jak w układzie okresowym pierwiastków chemicznych rozłożone są omawiane pierwiastki chemiczne. Atom wodoru ma obsadzoną tylko jedną powłokę elektronową. Natomiast atomy azotu i tlenu mają obsadzone po dwie powłoki elektronowe. Atom wodoru ma najmniejszy promień atomowy. A co za tym idzie, długość wiązania w cząsteczce wodoru jest najkrótsza. Przypisany wykres dla cząsteczki wodoru zgadza się również i z tym rozważaniem. Jeśli chodzi o promienie atomowe pozostałych atomów, to atom tlenu przez wzgląd na większy ładunek jądra będzie miał nieco mniejszy promień atomowy od atomu azotu. Jednak ta różnica rozmiaru promieni atomowych dla tlenu i azotu jest nieduża. Dlatego na długość wiązania chemicznego wpływa tutaj również jego krotność. Uważam, że istotniejszym jest tutaj w tych przypadkach podążać za ideą największej energii wiązania chemicznego.